Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Let us welcome! Mamy! Halino! Mamet Halino. Bardzo dobrze zna na sobie przestrzeń, wcale nie nowa, jak w przypadku Tomka Adamka, ale jednak ta formuła jest tą zmienną, która będzie nowością. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo, że jesteście tutaj. Wiesz co, ja tak pomogłem, pomoksuję. Myślałem, że może ja do domu pójdę. Myślałem, może i dzisiaj. Natomiast no wiadomo, że dla mnie to nowego nie do końca. Boks to jest jeden z elementów, który ma. Jest to nasze środowisko, sporty walki, więc kolejne wyzwanie przede mną. Jest to legendarna postać, Tomek. Ja dziękuję mu za to, że przyjął tą walkę. Ja dziękuję dla KSW, że organizował tą walkę. Dziękuję wam, że jesteście dzisiaj tutaj. Mam nadzieję, że będziecie 24 lutego na walce. Mamy, będziemy na pewno tym razem tak należy do ciebie. Proszę bardzo. Tomka i będziemy mogli ładnie nałożyć to na to, jak zachowuje się Mamet, jakie on ma swoje wzorce ruchowe. Tak, no w tym przypadku to spektrum tych płaszczeń jest o wiele szersze, tylko myślę, że pewna specyfika tych przygotowań do walki z Tomkiem Adamkiem będzie się opierała na tym, że rzeczywiście ten główny ciężar skupić na tych technikach mięśniarskich, których będzie mógł korzystać. A propos jeszcze obydwu panów i determinerii, która im towarzyszy w tych wszystkich spotkaniach, znaczy tych konferencji, które już się odbywały i będą się odbywały, legendarny mistrz karate Masutatsu Oyama, fantastyczny koreańczyk, który przez lata funkcjonował w Japonii. On wymyślił karate Kyokushin, podkreślał, że podstawą tego wszystkiego, tego jego sukcesu jest szacunek dla przeciwnika. On budował go na tej zasadzie, że właśnie w ramach wszystkich spotkań do momentu, kiedy zabrzmiał pierwszy gong, wszystko odbywa się pokojowo, z ogromnym uznaniem dla klasy przeciwnika, dla jego umiejętności, natomiast później zamieniał się oczywiście już w kogoś bezwzględnego, który starał się wykazać swoją wyższość. Natomiast oczywiście znamy z realiów, gal, sportów walki, nie tylko bokserskich, właśnie MMA i tak dalej, promotorzy często próbują podkręcać atmosferę właśnie takimi wrogimi, różnego typu zachowaniami, działaniami, etc. Ja też generalnie rzecz biorąc jestem daleki od tego, zdaję sobie sprawę, że marketingowo to się sprzedaje. Natomiast przykładem tego między innymi, jeśli chodzi o tę dżentelmenerię ringową, byli bracia Kliczko, którzy też zawsze wchodzili bardzo spokojnie, jednokrotnie prowokowani przez innych swoich rywali. Ale to tak a propos. Natomiast jeśli chodzi o Mameta Kalidowa, no to pamiętajmy o tym, że to też tak idealnie nie zaczynało się wszystko. On pierwsze swoje dwie walki, kiedy się studiuje jego dokonania w MMA, przegrał. Jeździł gdzieś tam na Litwę, poniósł porażki, ale to tylko właśnie go wzmocniło. Nie było tak, że on się w związku z tym rozmienił na drobne i zaczął być zawodnikiem gdzieś tam, jakimś tam, który do eventu startuje sytuacja underdoga. Szybko robił sobie odpowiednią markę, a KSW, kiedy pojawiło się na naszym gruncie i to, co Marcin Lewandowski mówił dzisiaj, kiedy rozpoczynał się trening medialny, fantastycznie się przyjęło. Ja pamiętam te początki i rzeczywiście to był taki projekt, który wzbudzał zainteresowanie.
może nie wszystkich telewizji, ale ta, która posadziła na to ostatecznie, wygrała, bo miała fantastyczną oglądalność. A jeśli chodzi o KSW, to oczywiście, kiedy mówimy o KSW, myślimy, mamy Kalido, kiedy mówimy o Kalido, też mówimy o KSW. Oczywiście było kilku innych wojowników, choćby tak samo Marcin Janowski, który tą walką swoją premierową również wzbudził gigantyczne zainteresowanie. Ale mamy, jest, trwa. Pamiętamy, że także odchodził na chwilę w słowie od KSW, ale ostatni jego comeback był rzeczywiście znów spektakularny. No i wciąż ten facet ma w sobie gigantyczny potencjał. Cieszymy się bardzo, bo te jego walki rzeczywiście były nieprawdopodobne. Dramaturgia tych działań była fantastyczna. To szerokie spektrum, ta paleta jego akcji była fenomenalna. Natomiast tutaj mówię, możemy troszeczkę ubolewać nad faktem, że zostanie to troszeczkę zawężone. Natomiast znając ambicje i wszechstronność Nameda, jego intelekt, on na pewno tak swoją taktykę przeorganizuje, że będzie szukał tych punktów, w których Tomka Adamka można będzie, mówiąc również kolokwialnie, ugryźć. No właśnie, zgadzam się Edwardzie ze wszystkim, co powiedziałeś. Ja dostrzegłam pierwsze różnice w tych treningach medialnych, o ile Tomek postawił na klasyczne poruszanie się bokserskie, dużo przyruchów, dużo ogólnie takiej czułki bokserskiej, tak Mamet rozpoczął od rozprzestrzenia wręcz gimnastycznej, różnego rodzaju krążenia, obroty, aby dobrze rozgrzeć. To jest taka fajna podwalina z Mamety, jednak to jest sport bardzo mocno podwodziodenny. Biorąc pod uwagę całe ciało, bo troszeczkę inaczej wygląda absorbowanie tych obrażeń w pięściarstwie klasycznym, a w MMA. I też można nawet było widzieć podczas biegu bokserskiego i później podczas właśnie tych przeruchów, że uniki, że czułki, które właśnie mamy tutaj wykonuje, to są takie uniki, które na przykład są przed pięciami albo przed atakami z różnych niezwykłych kątów, nie tylko właśnie ciosów w stójce. Tak, oczywiście, a wydaje mi się, że jedną z recept na to, by wyrównać w jakikolwiek sposób swoje szanse w walce z Tomaszem Adamkiem, będzie niesamowita mobilność, balans tułowiem, wysokie tempo, które będzie musiał Mamet Kalido nie tylko jeśli chodzi o jakąś frontalną ofensywę, ale to, by pojawiać się gdzieś tam z jednej, z drugiej strony, na różnych płaszczyznach, szukając możliwości zadawania ciosów. Tutaj przed Mametem jest niezwykle ważne i trudne zadanie do wykonania. Będzie musiał cały czas bardzo lotny, bardzo aktywny, cały czas próbując gdzieś tam wywierać presję na naszego znakomitego mistrza pięści. Oczywiście Tomek ma tego świadomość, no ale właśnie to, w jaki sposób się będzie to realizowało, to jest też ogromny znak zapytania i też wielka ciekawość bez wątpienia i fachowców, i kibiców, jak to będzie tego 24 lutego wyglądało w tej ich bezpośredniej konfrontacji. Obaj oczywiście przyzwyczajeni są do tego anturażu, do wielu kibiców, do tysięcznych rzesz w halach, oczywiście milionów przed telewizorami. W tym aspekcie tutaj nikt na pewno nie będzie miał z tym problemów. Oni uwielbiają ten wielki teatr, w którym się te ich spektakle odbywają. Natomiast, jak mówimy, Tomasz Adamek jednak troszeczkę na swoim gruncie podejmie Mameda Kalidowa i dlatego Mamet musi dokonać czegoś, jeśli chodzi o stójkę, bez użycia oczywiście nóg, gdzie będzie mógł naszego fenomenalnego pięściarza czymś zaskoczyć, uraczyć czymś, czego się Tomek może nie spodziewać. No właśnie, teraz bardzo ważna rzecz rzuciła mi się w oczy, bo czymże byłby zawodnik bez swojego trenera, i to musi być naprawdę ogromna chemia, tak jak na przykład właśnie Mike Tyson miał Cassa D'Amato, prawda? Tutaj no, można zobaczyć, bez słów porozmawiają się ze sobą Mamet i trener Paweł Derlach, obaj reprezentują klub Arachion Olsztyn i od lat są wspólnie autorami tego sukcesu sportowego Mameta. Było widać fajnie, jak pracował przed nim Mamet, to po prostu trener Derlach tylko stał, bacznie obserwował i tylko pokazywał drobny przyrób, na przykład właśnie jakieś różne na piwocie akcje na odejściu, jakieś kontry i tylko były drobne przyruchy trenera Derlacza i już od razu Mamet po prostu robił swoje flow na swoim show, na swoich tanich warunkach. No ta chemia, trener i zawodnik, bez tego chyba nie ma tak wielkiego sukcesu. Nie wiem, to jest niezwykle istotny element składowy tego wszystkiego. Oczywiście potencjał jest też gigantyczny i ważny, natomiast oczywiście ten właśnie człowiek, ten mag, który ma autorytet,
zawodnik musi komuś takiemu wierzyć w to, że te wszystkie działania, które są wykonywane, prowadzą do konkretnego, określonego celu. Natomiast wracając jeszcze do Mameda, on ma też taką fantastyczną umiejętność, że po tych nawet niepowodzeniach ringowych, które mu się po drodze przydarzały, nawet z knockoutem ciężkim włącznie, potrafił się odbudować, wyciągać wnioski. Myślę, że cały materiał a propos Tomka Adamka i to nie tego z ostatnich pojedynków, które tam odbywał Tomek już tak bliżej końca kariery z tych pięściarskich, ale z jego absolutnego topu będzie to wszystko niuans po niuansie analizowane, właśnie te walki, które Tomek paradoksalnie prezentował się najlepiej, bo właśnie tam gdzieś coś, jakąś łyżkę dziegciu umieć znaleźć i spróbować sobie z tym poradzić. To już jest cała mądrość. Ja myślę, że ten trening medialny, oczywiście on jest tutaj czymś fantastycznym dla kibiców, natomiast pewne rzeczy są w Archiwum X ukryte, przygotowane na ten wieczór. Będzie coś takiego, co jako specjalne zostanie wyciągnięte w ostatniej chwili, by Tomka czymś zaskoczyć. No właśnie, możemy przy okazji sobie spojrzeć na to, jak wiele tak naprawdę rzeczy, jeżeli chodzi o sprzęt, jest potrzebny w takim treningu, zmiany rękawek, różne tarczy, zmiany rękawic, obijek. To nie jest po prostu tylko uderzenie. Jak się popatrzy na te składowe, jeżeli ktoś za bardzo nie siedzi na razie, nie jest w dyscyplinie, to dopiero teraz może sobie zobaczyć, ile obocznych różnych rzeczy dzieje się wokół za tymi sami. Tak, oczywiście, tutaj już jest kwestia tych zawodowców na najwyższym poziomie, natomiast teraz, skoro już mówimy o tych właśnie rzeczach, do których zawodnicy są mniej lub bardziej zwyczajni, mamy to, że Mamet zakłada na rękawice bokserskie, a więc nie te małe, te MMA, które mają możliwość o wiele bardziej dotknięcia rywala, szkodzenia mu. Natomiast to jest właśnie inny sposób zadawania ciosów, inaczej one się rozkładają, no i trzeba właśnie także, jeśli chodzi o tę filozofię, tym przesiąknąć. No właśnie, mamy jeszcze tutaj grupkę umiejętności Mameda w dużych rękawicach, jeszcze chwilowo na paczkach, na taczach, ale wiemy, co nas czeka potem. Znów pojawi się w centrum klatki worek i na nim również Mamed zaprezentuje swoje umiejętności w asyście trenera Pawła Darlaka. Jak i to oceniasz cały jakby kunszt bokserski i te adaptacje do tej formuły Mameda? No ja myślę, że podkreślam jeszcze raz, nie oglądałem tej chwili optymalnego usposobienia tego, co przygotowuje na ten magiczny, dla niego miejmy nadzieję, również wieczór 24 lutego. Natomiast on krok po kroku będzie rzeczywiście starał się wyłuskiwać różne aspekty tego wszystkiego. Myślę, że odrzucając tezę, że ten pojedynek zakończy się na przykład przed czasem, no to o każdą rundę, która będzie osobno oczywiście punktowana, będzie to oczywiście nieprawdopodobny bój, niesamowita wojna, no i w tym przypadku ta większa liczba ciosów, większa aktywność, inicjatywa, która po stronie danego zawodnika występuje, będzie przez sędziów oceniana. Pamiętajmy o tym, że to przyjście do boksu olimpijskiego, gdzie sumuje się różne wydarzenia. Tutaj ta runda jest także osobna. Oczywiście boks olimpijski też ewoluuje w ostatnim czasie, inaczej się na to wszystko patrzy. Natomiast jeśli chodzi o właśnie klasykę pięściarstwa zawodowego, no zawsze podobnie jest w MMA, natomiast tutaj podkreślam tylko i wyłącznie techniki zadawania ciosów rękoma będą istotne. Mamet musi poza zadawanymi ciosami, które będzie starał się, by wybierały jak największy wpływ na Tomka Adamka i ciosy na korpus i oczywiście inne, musi przede wszystkim także w oczach sędziów zyskiwać uznanie, że jest tym, który ewentualnie panuje nad walką, że posiada inicjatywę, ale to już jest dla niego zadanie ultra ciężkie. No właśnie, co też zachwyca w postawie profesjonalnych sportowców na tak wysokim poziomie i tutaj odnoszę się zarówno do Mahala, jak i Tomka Adamka, to słowa, które Tomek powiedział w wywiadzie jeszcze przed paroma minutami, pytam o dystans 6 rund i o to, czy przewiduje, że może się skończyć wcześniej, jaka pokora w tak profesjonalnym zawodniku jest, żeby mógł powiedzieć, tylko Bóg wie, więc to są ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili temu sportowi i nadal mają wysoką świadomość tego i wysoką pokorę, że w tym sporcie jeden cios może odmienić całkowicie wiek wydarzeń. Tak, to są ludzie, którzy są przeżywani, to są starani zachowani w swoich dziedzinach, uduchowieni zresztą obydwoje, bo mamy także, jest człowiekiem religijnym, natomiast
nie można taką tanią gierkę, która mówi o tym tak, bo zupełnie o tym nie się spodziewać, bo takiego tekstu też oczywiście za nas, bo każdy z nich mógłby mieć mnóstwo, natomiast podchodzą do wszystkiego z ogromnym szacunkiem względem siebie, no a to, który z nich będzie lepszy, wyjaśni się właśnie w tę specjalną noc 24 lutego. Zgadza się. Możemy zaobserwować, że znów do klatki w centrum powraca worek. Także ostatni element treningu Mameda przed nami. Zobaczymy, jak jego umiejętności będą prezentowały się na worku pięściarskim. Zobaczymy, jak będzie różnicował siły swoich ciosów, energię tych uderzeń, jak bardzo da popalić temu właśnie elementowi treningu, który właśnie spłynął gdzieś tam z podkopowych hali w Pilce. Czy oceniasz trening na worku jako bardziej element treningu objętościowego, który na przykład ćwiczy kondycję, czy bardziej jest to pieczołowicie szlifowanie techniki? Bo w MMA na przykład praca na worku to bardziej jest właśnie robienie tej kondycji, robienie tej siły, interwały. Jest to taka kapotnicza praca do po prostu odcięcia celowego. Jak to wygląda w boksie? To jest oczywiście też element składowy tego treningu, który ma wyrabiać kondycję i wytrzymałość. Natomiast tutaj właśnie worek jest takim przyrządem, na którym można różnicować sobie siłę ciosu, sprawdzać tak oczywiście ustawienie różnych płaszczyzn, jak to wchodzi, tych elementów ciśnienia płaszczyzn w kontaktach z trenerem bardzo wiele, ale to właśnie to, co prezentował Tomek Adamek, a teraz także mamy, widzimy też to różnicowanie siły uderzeń z lewej, z prawej ręki. Worek w tym względzie też jako taka twarda, mocna przeszkoda jest dobrym wymiernikiem. Zobaczmy, jaką ciekawą tutaj taktykę stosuje trener Derla, czy używając takich sygnałów dźwiękowych, które markują w jakiś sposób uderzenia i wymuszają w momencie wybór stron co do zasadzenia uderzenia bardziej. Tak, bo bez wątpienia Tomek też będzie ustawiał się na różne sposoby, będzie zmieniał płaszczyzny. Pod tym względem Tomek jest wirtuozem, co widzieliśmy wielokrotnie, a więc mamy te musimy być czujny jak czołowa ważka i cały czas starać się za tym nadążać. A jeżeli nawet nie będzie w stanie, jak mówiliśmy, dopiec Tomkowi w sensie mocnych ciosów, które mogły gdzieś tam osłabić naszego eksmistrza, musi na tyle aktywnie prowadzić rywalizację, by zyskiwać kontakt z nimi właśnie rundę po rundzie. No każda runda będzie osobnym wydarzeniem i każda będzie osobnym polem bitwy. Każde z tych kilka minut będzie oczywiście niezwykle istotne do wygrania dla siebie, do wyszansowania, by ewentualnie liczyć na zwycięstwo w łącznej punktacji. Oczywiście zgadzam się w zupełności. Ciekawa jestem, co przyniesie ostateczny dzień 24 lutego.